Dzisiaj jedziemy znów na grzyby. Jest trochę chłodniej. Nie będę wjeżdżał głęboko w las, bo jadę autem swoje i wiecie, sportowe zawieszenie i jeszcze może być tak, że będzie wyciągarka potrzebna. Także zajedziemy tylko w jedno miejsce. Zobaczymy, co tam się dzieje. Chyba, że uda się to. O Jezu, już się zaczęło. Teściowa była w lesie. Mówi, nie idź, ja już byłam. A to, co mam jeszcze zebrać jutro, to już sobie tam zostawiłam. To sobie zbiorę. Mówię, no ale to ktoś grzyby może zabrać. No mówi, tych grzybów nikt nie zabierze. Co? Nie wiem, o co chodzi, ale... Niech tak będzie. Dobra. Do zobaczenia na miejscu. Patrz ile dyni na Halloween. Nic tylko zbierać. O, jest ławeczka, można usiąść, zobacz. Elegancko to wygląda. Rośnie coś. Ciekawe, co to za grzyb. O, już mocno strawiony i robaków ma. Mogłem go nie wyrywać. Dobra. Już sobie gościu myśli, że jadę już na jego miejscówkę. Już tam pewnie ślę wiązankę, dlaczego teraz nie przyszedł. No, zobacz, coś tu rośnie, ale mocno już przesiąknięty wodą, to po tych deszczach. No i jest kolejna sztuka, nie wiem czy iść po koszyk. No ktoś tu był, patrz, prawdziwka wyrwał. Muszą być jeszcze tu jakieś sztuki. Tam coś zerwanego. Czekaj. Ktoś wyrwał, nie przykrył. Zobacz. Ty czujesz to? Ja nie mogę. Spóźniłem się. Pewnie gościu w traktorze już bekę wali ze mnie. Kolejny. Ewidentnie się spóźniłem. Też prawdziwek był. No i co teraz? Już nazbierałeś. Co to? Jezu, ona tu naprawdę była. Ja na pewno dzisiaj nie jem grzybowej. Idę na kebaba. Tylko ślady na polu. Jedne, drugie. Gościu tu był. Przeszedł wszystko. Nie załamywać się. Nie płakać w takiej sytuacji, jak ktoś wam grzyby wyzbierał. Trzeba być twardym. Coś tu znalazłem, czekaj, coś tu rośnie. Co to może być? Pozgrzymek. O, już mocno roboczywy. Dobra, nie ma co go zbierać. Do widzenia. Znów przy drodze. Pokaż, kotku, co masz w środku. Jest, jakiś tam rośnie ćkaczy roboczyliwy. Nie, czekaj. No, może być, dobra, jest. Jest, coś nazbierałem. Co to? Ty, ktoś wyrwał i zostawił. A nie, to pod tym było, dobra. Patrz, jest jakaś młoda sztuka. Niedługo kolejny wysyp, coś czuję, będzie. Nie wiem, czy dobrze trafiłem, ale coś tutaj rośnie. No i odnalazłem Atlantydę. Patrz, to jest grzyb, zobacz jak on, ten, jaki spory. I to dwie sztuki, zdrowe. Uwaga. Wyrywamy. Śliczny, pomarańczowy grzybek, czekaj. Trzeba zamknąć, bo cię w internecie zjadą. Zobacz, jaki duży. On jest, generalnie jest bardziej pomarańczowy niż na kamerce. Coś takiego normalnie jest w realu. No i zdrowy przede wszystkim. To pajęczyny. A ja się brosem nie popsikałem. Jakby tak zjadł z parę sztuk, czy jakaś faza by była. Już poprzewracany, już jakiś sortownik tutaj był. Jest pod grzybek, ale mocno zjechany. Nie będziemy go zrywać. Ty zobacz, to chyba kurki.
O, jest. Wiem, pojedziemy na moją miejscówkę na kurki. Zobacz, jaka ładna sztuka. Patrz. Na korzonku rośnie. I co, jak mam zakryć tę dziurę? To fachowcy w internecie są. Najlepsi są ci, co mówią, czemu dziurek nie zakrywasz? Czemu dziurek nie zakrywasz? A to jest podgrzybek zajączek. Bardzo ładny, ale ja go nie zrywam, bo moja takich nie potrzebuje. Tu jest jeden, tu jest drugi. Ciekawy, czy on... O, wypadł sam. Zaraz zobaczymy, że coś z tego będzie. Jest zdrowy. Ten drugi to już chyba swoje... Nie, też jest dobry, zobacz. Chociaż już przeżarty. Mogę go wykręcić, bo w internecie zjadą, jak dziurek nie zamykasz. No! Zasłanie dziury, bo grzybnia skiśnie. Trufla kanadyjska. Zobacz, tutaj też są. Tylko duże. One już są takie... No, nie wiem, czy je zbierać. Chociaż... Czekaj. Już pająk jakiś w las mi. Zobacz, tu są kolejne duże. Ale dużych nie będę zrywał. Tak już wziąłem dwie sztuki. Za dużo. Coś tu rośnie w lesie. Jest coś. Jest jakaś sztuka. Tylko, że... Stara. Też nie będę zrywał. Wybredny się zrywa. Zobacz, tu kolejny. Tu kolejny. I tam kolejny. Trzeba było wpaść. O, ale tu jest jakiś młody. Młodziak. Zobacz, o, jaki ładny. Jest kolejna sztuka, ale stara. Zobacz, jest tu jeden grzybek. Tu jest drugi. Zobacz. Trzeci, czwarty, piąty. Lecimy dalej, tego to od razu wezmę. A nie, już taki przygniły, dobra. Ale zobacz. Tu też jakiś rośnie. Tu jest taki mały. O, ale też już rodzinę założył. Dobra, mniejsza z tym. I gdzieś ja tu też coś widziałem. A, zobacz. I tutaj też rośnie. Ten też jakiś taki... Co on? O, wleciał. O, już sitaczek. Już swoje założył chyba. Chociaż zdrowy jest. Mógłby być lepszy. Dobra, pójdzie do koszyka. O, próbą młodego grzyba. O, dziękuję. Następny spory okaz. Następny. Chociaż tego tu nie jestem pewien. Może jakiś trójak. Ale tu jest jakiś... Jakiś stary. Młody, a jednak stary. O, dalej rośnie. Ogarnij temat. Tutaj jaki rośnie. Tam to chyba nie nasze. I tutaj jakiś młody. O, ale strasznie miękki. Ten to aż przygryzioną czapkę ma. I tyk. I tyk. Chociaż ten to... Ta, podgrzybek, ale... Nie wygląda na ładnego. A ten? Ten też już rodzinę założył. Dobra, dawaj go. Będzie dla gości. Zobacz tu. Tutaj. Mogłem chodzić. O, zobacz, następny. A tutaj ktoś go z buta potraktował. Ciekawy tata. No! Ten jeszcze wygląda na dobrego. O, zgadza się. Jeszcze kolonii swojej nie zakładał. O, pokaż tego. Miękki, nie będę go zrywał. Tadam. Ten też już taki widzę. Mięciutki. A tutaj kto tu się schował? Jest następny. Ten to jakiś mały. O, ale brzydki. Zakryjemy. Szukamy dalej. Tutaj też jest jakiś młody, ale już widzę, że pokrzywdzony przez los. A to? Już myślałem, że to kurka. Zobacz, samochód stoi z jakimś grzybiarzem. Pamiętam, w takich jamach zawsze prawdziwki rosły. Teraz to bele co najwyżej znajdziesz. Tu chyba coś młodego rośnie. Pokaż. No jak? To trzeba zakryć.
O, zobacz, to jest grzyb podobny do kurki. Te blaszki są całkiem inne. Ja raz go pomyliłem, to na imprezie nie potrzebowałem tych piguł. Jazda była przez cały tydzień. No. Zobacz, jakie drzewa. Garnij temat. Zobacz. To chyba nie są opienki. Rośnie, ale on chyba jakiś przypleśniały. O, zobacz. Tutaj za plus jest drugi wyrósł z niego. O, a tu to już musi chyba kurka być. No nie bardzo. Kolejny niejadek. Zobacz, jaki podziurawiony. To jest sitak pospolity. Tak się rozglądałem, za kurkami patrzę. Coś nie ma, nie ma. Ale widzę, że już coś jest. O, to jest kureczka. O, zobacz, tutaj to też są kurki. Na 100%. Zobacz, jakie kolorki. Nie ma się co oszukiwać. Gdzieś tu jeszcze muszą być. To też wygląda na kurki, ale bardzo stare. Dobra, rozejrzyjmy się, zobaczymy, co tu jeszcze rośnie. Kolejna kurka pod liściem. Myślę, że tutaj pod liśćmi jest ich więcej. Ale wiesz, co to, zdeptałem coś? O, stara jakaś była. To się nie liczy. Wystarczyła jedna wichura i już cała ściółka na ziemi leży. O, zobacz, muszą być bardzo smaczne. Ciekawe, jak smakuje. Małego, czekaj, tego weźmiemy. Z majonezem by przeszło. Oj, chyba coś znalazłem. Chyba kureczka. No jaka to, myślałeś, że prawdziwek? Zobacz, tu jak przy drodze ładnie sobie rośnie. Jest dróżka? Jest. O, tylko ten nie bardzo już. Do zerwania to go sobie odpuszczę. Ten mi wygląda na... Ty, koźlak. Tak, koźlak. Już wyrośnięty. A tu co to za maślak? O, ty co, taki brązowy. O, tu jakiś sympatyczny kolega mieszka. Normalnie bym go zerwał, ale już jest duży chociaż. Czekaj. Nie wygląda na takiego złego. Pokaż go. No. Jeszcze by się nadał. Czekaj. Dziurkę trzeba zaraz zakryć, bo powiedzą, czemu dziurek nie zakrywasz. Miałem już do domu, ale patrzę. Patrz, jeden, drugi, trzeci, tutaj czwarty. Oszalały. Jeden to wygląda na świeżaka, tak. I ten wygląda też na jakiegoś takiego... O, chyba nie. Czekaj. Nie, dobrze. No dobrze jest. Trochę stare tam. O! I następne. I tutaj też, tylko że stare. Jest kolejna sztuka. Pokaż, nawet świeża. Dawaj go. O, zobacz, wyczaiłem kolejnego. Smerfa. Ten jakiś taki miękki się wydaje. O, patrz, jakiś czarny. Dobra. Trzeba przydusić dziurkę, bo w internecie będą zgrzyty. Mi wygląda, że na prawdziwka, ale jakiś miękki. No, zostawmy go. Tutaj coś rośnie, tutaj coś rośnie. Ten to jest też jakiś... jakaś miękka faja. Kolejny wysyp. I tu kolejny. Tylko nie wiem, jak ten też już swoje przeżył. To na pewno te z drużyny też tak samo wyglądają. Następny. Grzyb koło grzyba rośnie. Tylko co z tego, jak stare. Tego to nawet nie będę sprawdzał, bo no, czuję przepocony życiem. Także wysyp trwa grzybów. W lesie nikt nie mówcie, że nie. O, czekaj, następnego chyba. No, a to miękki jakiś. Wysyp grzybów trwa. Jest ich bardzo dużo. Podgrzybki, prawdziwki i różne tego typu rzeczy. O, można śmiało zbierać. Jak są miękkie, to zostawić kartkę z rezerwacją. Przyjść. Trochę sucho będzie, to trzon już będzie taki bardziej twardy. Kobiety wiedzą, o co chodzi. Trzonek twardy, to można się brać. O, kim jesteś, urwisie? O, zobacz. Jeszcze pójdziesz do koszyka. Twój ostatni, że tak powiem, czas. Dobra, niech będzie.